Z Ewangelii według świętego Łukasza. Wrócili owi 72 uczniów z radością opowiadali: Panie, na Twoje imię nawet demony są nam uległe. Rzekł im Jezus: Widziałem szatana, gdy jak błyskawica spadł z nieba. Oto dałem wam możność stąpania po wężach i skorpionach i po wszelkim wojsku nieprzyjaciela i nic was nie skrzywdzi. Nie z tego jednak się cieszcie, że duchy są wam uległe. Cieszcie się, że wasze imiona w niebie są zapisane. Tej samej godziny rozradował się w Duchu Świętym i powiedział: Uwielbiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś to przed uczonymi i mądrymi, a odsłoniłeś głupim. Tak, Ojcze, bo tak Ci się podobało. Mój Ojciec mnie wszystko przekazał, a nikt nie wie, kim jest Syn z wyjątkiem Ojca, ani kim jest Ojciec z wyjątkiem Syna i tego, komu Syn zechce odsłonić. Zwracając się potem na osobności do swoich uczniów, powiedział: Szczęśliwe oczy, które patrzą na to, na co wy patrzycie. Zapewniam was, że wielu proroków i królów chciało zobaczyć to, na co wy patrzycie, a nie zobaczyli. I usłyszeć, a nie usłyszeli. Tak, no, przypomnijmy sobie kontekst. No, wczoraj słyszeliśmy, że apostołowie, uczniowie, nie tylko apostołowie, czy może nawet konkretnie nie apostołowie, tylko inni 72 uczniów Pana Jezusa zostali przez Jezusa wysłani na głoszenie Królestwa Bożego. Tak, i oto dzisiaj słyszymy, co się stało, kiedy wrócili, co powiedzieli, kiedy wrócili i przede wszystkim, co Jezus powiedział. I dla mnie te słowa są przede wszystkim o tym, że ja jako uczeń Pana Jezusa, którego też Pan Jezus posyła, jako posłany też do głoszenia Ewangelii, żebym nie skupiał się na efektach. No. Czyli na przykład, jeśli to jest nagrywanie komentarzy na YouTubie, to żebym nie skupiał się na tym, ilu mam subskrybentów, ile mam wyświetleń. Oczywiście, żeby było jasne, to nie jest tak, że mnie nie cieszy większa liczba wyświetleń. Myślę, że Pana Jezusa też, mam nadzieję, że też cieszy. Tak, to nie jest też o tym, nie? Natomiast chodzi o to, żebym na przykład, no nie wiem, nie mierzył jakby, nie? Swojej wartości jako ucznia Pana Jezusa, żebym w ogóle nie mierzył swojej wartości, nie? Jakąś popularnością, nazwijmy to. No. Tak, może to jest jeden z powodów, dla których nigdy nie mówię i dzisiaj też nie mówię, żeby, tak jak to robi wielu youtuberów, żeby słuchający subskrybowali, żeby lajkowali, żeby pisali komentarze. Czasem zachęcam do pisania komentarzy, ale to bardziej po to, żeby mieć jakiś feedback, niż po to, żeby tych wyświetleń było więcej. Choć rzeczywiście faktem jest, nie, że jeśli jest, zwłaszcza ilość komentarzy, przyczynia się z tego, co wiem, do tego, że YouTube bardziej promuje po prostu konkretny materiał tam umieszczany. Tak, ale właśnie to już tak pomijając te kwestie, w ogóle nie chcę... I w tym mnie utwierdza dzisiejsza Ewangelia. Nie chcę w mojej posłudze duszpasterskiej, w mojej misji, którą Pan Jezus mi zleca jako swojemu uczniowi, nie chcę skupiać się
na jakiejś efektywności. Nie z tego się cieszcie, że duchy są wam posłuszne. Teoretycznie przecież powinni się cieszyć, nie? No, w końcu po to ich Pan Jezus wysłał. No. Można powiedzieć, no po efektach, nie? Poznaje się jakość, tak, ale znaczy oczywiście, że po efektach, zgadza się, tylko że to nie muszą być efekty spektakularne, wielkie. To nie jest tak, że ktoś, kto przyczynił się do nawrócenia większej liczby ludzi, to jest na przykład bardziej świętym człowiekiem niż ktoś, kto nic takiego, takich osiągnięć nie ma. Tak mi się teraz przypomina święty Karol de Foucault, który mieszkał wśród muzułmanów i nic mi nie wiadomo, żeby mógł się wykazać jakimiś dużymi liczbami nawróconych, zwłaszcza muzułmanów, na chrześcijaństwo. Tak, jeśli są jakieś wspaniałe owoce jego życia, no to myślę, że bardziej tutaj w Europie, poprzez jego książki, lekturę, poprzez świadectwo jego życia i to po jego śmierci dopiero. Tak, także także to jakby nie o to chodzi. No. Czy weźmy święty Stanisław Kostka. Niedawno go wspominaliśmy i mówiłem o tym, nie, że on nie zdążył w życiu za wiele dobrego zrobić w ogóle, nie? Tym bardziej jakichś wielu ludzi nawrócić. No, ale jednak umarł w opinii świętości. Jednak sposób, w jaki żył, sposób, w jaki robił niespektakularne rzeczy, proste, zwykłe, pokazało, że on naprawdę naśladuje Chrystusa. Także ta zasada, że po owocach ich poznacie ich, nie nawiązuje do jakiejś liczebności nawróceń, do jakiejś liczebności właśnie wypędzonych złych duchów na przykład, nie? Czy osób, z których złe duchy zostały wypędzone. Tak, Pan Jezus mówi, cieszcie się z tego, że wasze imiona zapisane są w niebie. Czyli mówiąc inaczej, cieszcie się z tego, że dostąpiliście zbawienia. Z tego, że jesteście zbawieni. Tak, bo to głoszenie Królestwa Bożego ma na celu jedynie właśnie dzielenie się tym zbawieniem. Tak, doświadczam zbawienia. Spotkałem Zbawiciela. On odmienia moje życie, mnie. Konkretnie zaczynam kochać. No. W moim życiu jest coraz więcej miłości i ja się po prostu tym dzielę. I dzieją się jakieś dobre rzeczy, no. Ale ile ich się dzieje, nie to jest najważniejsze. Tak, zawsze co roku każdy chyba ksiądz, ja też jako jezuita jestem pytany, no, przez przełożonego, ile osób wyspowiadałeś w tym roku minionym, ile rekolekcji wygłosiłeś, ile było osób na tych rekolekcjach. I ja muszę powiedzieć, że no, tak mi głupio trochę z tymi pytaniami. Wiem, że przełożony też o to pytanie, dlatego że tak dla niego to jest takie ważne, aż niekoniecznie, bo sam jest pytany. Gdzieś tam potem wszyscy przełożeni wyżsi zakonów przez episkopat są pytani. Nie? I to nie chcę oczywiście powiedzieć, że to nie ma żadnego sensu, żebyśmy sobie podsumowywali, żebyśmy zbierali takie statystyki, nie? Ile osób jest otoczonych naszą duszpasterską opieką. Ale na pewno ważne jest, nie, żebyśmy jako uczniowie Pana Jezusa, posłani przez Niego na
głoszenie Ewangelii, żebyśmy nigdy nie skupiali się na tym, że na wykazaniu się jak największą liczbą osób, nie wiem, nawróconych, nie wiem, ochrzczonych, czy uczestniczących w rekolekcjach, wyspowiadanych. No to jest... To nie o to chodzi. To nie o to chodzi. I dlaczego? Bo można powiedzieć, no co do zasady, co w tym złego, więc przeciwnie, nie? Przecież powinno nam zależeć na tym, żeby jak najwięcej ludzi słyszało Ewangelię i ją przyjęło. Tak, ale tu jest duże zagrożenie, jeżeli zaczynamy tak myśleć. Polega ono na tym, że jeżeli dla mnie najważniejszą rzeczą, albo nawet bardzo ważną, stanie się to, ile osób ja na przykład wyspowiadałem, to grozi mi to, że ja będę niekoniecznie ewangelicznymi sposobami nakłaniał ludzi do tego, by się spowiadali. No na przykład zacznę ich straszyć. Jeżeli zobaczę, że to działa, to zacznę straszyć ludzi tym, że jeżeli się nie wyspowiadają, to pójdą do piekła. Czego moim zdaniem Jezus nigdy nie robił. Niektórzy mówią, że robił, ale moim zdaniem tam, gdzie padają takie słowa, to są to słowa, takie słowa, które można by teoretycznie odczytać jako straszenie, to są to słowa, które po prostu mówią o tym, jakie mogą być konsekwencje naszych wyborów. Natomiast ewidentnie Pan Jezus nie straszy, zwłaszcza grzeszników. Zwłaszcza tych największych grzeszników. Tak. Do kobiety przyłapanej na cudzołóstwie, kiedy ją ocalił przed ukamienowaniem, nie powiedział, słuchaj, nie grzesz już więcej, bo jeżeli będziesz grzeszyć, to pójdziesz do piekła. Nie grzesz już więcej, bo na drugi raz to ja już cię nie uratuję, nie będę cię chronił przed ukamienowaniem, albo coś w tym rodzaju. Nie? Przecież mógłby Pan Jezus tak powiedzieć. Nie? Na pewno by ją w ten sposób dodatkowo zmotywował do tego, żeby już nie grzeszyła. Tak, i to jest właśnie to ryzyko, nie? Że ja mogę dla tych efektów w postaci liczb, nie? Dla takiej efektywności mierzonej jakąś ludzką miarą, że ja mogę sięgać po jakieś środki w mojej pracy duszpasterskiej, ewangelizacji, mogę sięgać po jakieś środki, które niekoniecznie są Jezusowe, które nie mogą się Jemu po prostu nie podobać. I czasem mam wrażenie, że takie rzeczy się dzieją. Jeżeli jesteśmy zbyt przywiązani właśnie do tych efektów. Tak, także reasumując, powiedziałbym, że ta dzisiejsza Ewangelia przypomina mi o tym, że ja mam się cieszyć swoją miłością. Że ja mam się cieszyć tym, że kocham. Ja mam się cieszyć tym, że daję siebie ludziom. I owszem, również tym, że to ta moja miłość jakoś ludzi wspiera, umacnia. Ale ilu jest tych ludzi? Jaki jest zasięg tego? To już nie jest tak istotne. To już nie jest najważniejsze w każdym razie. Najważniejsze jest to, że kocham. W ten sposób głoszę Bożą miłość. Po więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.